Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebston. Witam w kolejnym odcinku z gry Valorant. Dzisiaj zagramy sobie gierkę rankingową. Wiecie, przepustka bojowa się nam kończy. Jesteśmy już na, że tak powiem, na ostatku. Chyba dwie gry i mamy zakończony epilog piąty. Tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że się walnąłem w obliczeniach. A to bardzo możliwe. Przepustka kończy się za 4 dni. Więc mamy, będą nowości na kanale, czyli na pewno update, który się szykuje. Z tego co słyszałem, ma być wprowadzona nowa mapa, która aktualnie jest testowana przez bardziej znanych graczy niż ja. Wszyscy sobie chwalą, jest ciekawa, więc pewnie sobie w nią zagramy w następnym akcie, który zostanie dodany. Nowa przepustka bojowa. Zastanawiam się nad zakupem, ponieważ już widziałem, co ma zawierać, ale taki filmik też powstanie w momencie, kiedy przepustka bojowa się pojawi. Ja nagrywam to troszeczkę do przodu. Na dzień dzisiejszy mam już przygotowane filmy aż do 16 września, więc będą się codziennie po dwa filmy pojawiać. Czyli koło 20 wydaje mi się, że jak to przeliczę, tak koło 20 będziemy już bawić się w nowym akcie. Na pewno, jeżeli dojdzie nowa przepustka w dzień premiery, dodam film, w którym będzie moje przemyślenia na temat, co nowego zostało wprowadzone, jak to wygląda, pokażę wam też skiny, ocenimy sobie. Więc wiecie, nie zostawimy tego tak. Widzę, że ktoś już pisał. Rajo. Spoko. No, może nie będę chłopakom gadał, że nagrywam na YouTube, bo się jeszcze zestresują i co będzie. Tutaj chłopacy nie wiem, czy wybiorą, czy znajdzie tą grę, ale wiecie, to jest tak zwany lag w tym lobby, że wiecie, nie pokazuje, że ktoś coś wybrał, a jednak gra się potoczy, więc no, widzicie. A więc tak, gramy Astra, Jett, Sage, Phoenix, Sova na Bridge, Viper, Reyne, Sage i Raze. Tu mają taki ciekawy team. My w sumie też. Astra to jest też fajna postać do smokowania, więc mamy smokera. Mamy Golda. Spoko. Hello. Chcecie Isia? No, pelasta. Teraz, ej, ta bieda, nie kur. Toksyczne. Ciekawe. Czekaj. Jest. They coming from city. Chyba wszyscy Polacy, więc podejmę. Musisz pan powiedzieć. No w sumie nie wiem. Wiecie, to cofniemy sobie na longa. Został jeden wróg. Mamy
pierwszą będę. Teraz trochę zapobiegawczo działam. Nie mam zamiaru rushować solo, bo chyba są ogarnięci ludzie, ale zobaczymy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego filmy mają takie przesunięcie, ponieważ zanim założyłem kanał, to trochę tego nagrałem i bawiłem się w nagrywanie. I mamy materiał. Jeden B. Nie mam leczenia. Nie mam pojęcia. Ciekawe. Ale zwykle wiecie, toksyki najwięcej błędów popełniają, więc... Jest to ciekawe. Taka sprawa, też tą fajnie sejczkę porobiłem. Jeden double dorsy, proszę wam. Głupo to zrobiłem, mogłem się schować z prawej strony, ale zrobiłem głupotę. Jeden na B stoi, Sage. Plecy. No, trochę za wolno. Aston, może te gwiazdki szewinek na side, żeby nas myli. Jak coś to jeszcze może zabrać, to... A jak dałeś na to, nie ma zestakowania nawet. Tak mi się wydaje. Mądrze chłop gada. No, spróbujmy zrobić coś takiego. Pewnie Astra będzie raczej Reyna będzie pikować. Jest plan, to po co rushować, nie? Logika. Chyba sobie wujawka. No to wiesz. Daj chłopakowi jak chce. A dał głos przynajmniej. Nie no, nie graj teraz, zwłaszcza. Nie obrażaj się. No focha strzeli no.
trzeba by dać. Dwóch na dublach. To tam wyszła. Spike leży na C. Przeciwnik na C. Doczekasz? Jest na dublach. Ale zrąbałem. Pora zaopatrzyć się na nowo. Macie za co grać w ogóle? Zagrać się może powoli. Oni ciągle ratują, więc. Jeden double. Ja pierdzielę. Toksyczny za side'em stoi. Nie. Ciągle za side'em. Mówiłem. A mogę mieć plan na co robić. Szkoda. Właśnie to jest minus tego spektra. Kurde, 59 dostał. Rozwalmy ich. Chodźcie, może co? Jest tam. Dwóch jest na dublach. Jeden C. Ja mam C. O Boże. Słuchajcie, jedna osoba tylko jest na tym B, na C, sorry. Jeden jest na dublach zawsze. Więc może zrozszujmy to C longiem. Ja pójdę double. Nie pikujcie. Dobrze. Reina malowa. Ograniczam wizję. Wyjawiam obszar. Ale mnie Feniks zablokowałeś.
wszyscy już są. Chodźcie, draszujemy, a może. No ale jak grasz w solo, no to bez sensu. Jeden short jest. Side? Pełen. Co tej heaven? Heaven. Nie, heaven jest. Heaven, heaven. Ale głupotę zrobiłem. Brawo. Broń jest na sajcie. Ale głupotę zrobiłem teraz. Wychyliłem jak idiota. Przerąbana. Reyna zawsze pikuje double doorcy, więc uważajcie. Jak coś, to wam rozwalę tego flesza. Zabijmy moją kopię. Ja pierdzielę, ludzie. Jeden short. Short. Spike leży na A. Będzie No, ci chłopacy nie umieją grać, niestety. To trzeba zagrać po prostu. No cóż, tryharda trzeba będzie zrobić, no, co wam mam powiedzieć. A po co mam iść z wami, jak tylko kampicie? No patrz, jeden idzie, reszta stoi. Użyłam może umiejętności. Unieszkodliwiłam drogę. Dobra.
jeden wróg. W garażu jest. Tutaj. Chłop nie wiedział, co się stało. No cóż, słaba połówka. Ja 3 razy głupio zachowałem. Ale tapa dostał. Idę na heaven. Pod heavenem. A może zraszuj cię, side, pod heavenem, pod heavenem. Jezus Maria. Ja wiem, co mam wam powiedzieć, nie wiem, co mogę jeszcze zrobić, żeby wygrywać te gierki. Zaraszują. Spike leży na A. Stage to B, cofa. Tak. Spike mam. Dwóch pod B jest. B side. Cofałem od mida, od maina pójdę ma. Co to? Tutaj. No nie wiem, co on chciał zrobić. Pamiętajcie, że w walce... Nie mam pojęcia, serio. Co to miał być? Nie wiem. Wiecie co, może teraz sobie zagram powoli. Nie będę wykorzystywał ściany, chyba że będę naszować faktycznie. Wtedy użyję ściany. Ale tak to jest to do ugrania. Jakby moi zaczęli grać. Brawo.
Brawo. Spike leży na A. Na szorcie było dwóch. Może skoczyć tą jet i spikować. Cofają. Akę mogli to robić. Tak, cofają. Ja popatrzę B. Co plan? Side. Brawo. Ale zas. To był zas. Mamy sporo czasu. Dawać tu, może ktoś mi to kupi. Chodźcie tu. Teraz. Może ci ktoś? Rzuci ktoś? Może ktoś mi to kupić? Aha. Ściany postawione. Trzech mit. Dwóch mit. Spike leży na C. Przeładowuję. Dobra, przyszło. Grupa. Został jeden w grupę. Spike leży na środku. W sumie mogą fulla grać. Ja pierdzielę. Wszyscy B. B weszli. Za ścianą. Chyba. Za ścianą jest. Chyba nie gram na jabłkę. Jeden jak defuje. Brawo. Kurde. Zapomniałem, że to... Że ta umiejętność tego bridge'a powoduje spowolnienie, nie? Stanąłem tak niefortunnie. Żałam. Ale ugrali. Maszy napije. No, ciekawa gierka. Spróbujmy. Zaczynajmy!
jest ma zero, a mogę być coś inne. To ja jestem łowcą! Będzie bolało! Na glebę! Został jeden wróg. Powiem tak, jeden frag dla mnie. Słabo. Jeszcze dwóch mit. Jeszcze jeden mit za ścianą. Raid. No i brawo. Powiem tak, ciekawą zrobił chmurę. Na midzie, dwóch. Tego to się nie spodziewał chłop. To było IQ 2000. Powiem wam szczerze, że ten Vandal mi się bardzo podoba. Nie tylko ze względu na animację, ale po prostu strzelanie z niego jest bardzo przyjemne. Jeden chyba z nielicznych skinów, które są fajne. Rejna w oknie była. Ta, tyżo. Jest gierka. To nie są były kary. O co mam wam powiedzieć? Nawet się dało przy końcówce. 24 punkty, 7 za skuteczność, widzicie. Zobaczmy sobie jeszcze jakie mieli rangi. 3 goldy były u nas. Ten bez rangi, proszę. Jednak się też takie rzeczy zdarzają. No a co, 23 fragi. Jak się zobaczymy na karierę, mamy MVP gry. Bardzo fajnie. No cóż,
Dzięki Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się film spodobał. Starałem się jak mogę. Nawet fajnie wyszło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jak jesteś nowy, subskrybuj kanał. Zachęcam też do oglądania naszej serii, bo fajnie, fajne gry się trafiały w tym akcie. Jesteśmy przy Goldzie 1, może uda się wybić Golda 2. Wiecie co robić, więc nic nie mówię. Komentarze piszcie, jeżeli chcecie mi pomóc. Chcecie mi dać jakieś rady, śmiało piszcie. Do następnego, trzymajcie się, cześć.